No siema, z tej strony Dark Angel i dzisiaj będzie to właściwie słuszna część odnośnie najgorszych dziewczyn w grach. Tak, dalej kontynuuję tą można by rzec z miniserię, która nie ma swojej własnej playlisty, ale wszystkie odcinki znajdziecie na playliście różne. Tam właśnie dodaję filmy tego typu. Okej. Okay. To dzisiejszy spektakl zaczniemy od zjebanej, wkurwiającej, klinzowatej, durnej, pankowy oraz chłopcycy. Zawsze jest raz dwa, czyli oczywiście Cassidy. Cassidy, która odnosiłem wrażenie, z próbowała być taką Chloe, ale Chloe nie dość, że była 100 razy ładniejsza, nie dość, że była 100 razy bardziej ciekawa, nie dość, że miała historię, to jeszcze dodatku była sympatyczna, fajna, czasami wiadomo się wkurzała, ale właśnie to dodawało jej charakteru. Z kolei Cassidy nie dość, że jest skrydzowata, to jeszcze w dodatku jest nudna, głupia, wkurwia mnie i generalnie gdyby tylko film był dziewczyną, to wybrałbym Fina, w sensie, że wybrałbym go jako opcję tam romansową faktycznie, gdyby tylko był dziewczyną. I wielka szkoda, że no, Fin facet spoko nawet, no, ale wiadomo, że go nie pocałuję, bo nie jestem gejem, to po pierwsze, a po drugie, z drugiej strony jest dziewczyna, która jest totalnie zjebana. Jak bardzo ogólnie lubię Life is Strange 2, uwielbiam tę grę, no to niestety z opcjami romansowymi to tak, no nie wyszło im to. No, jeśli chodzi o heterozwiązki, to naprawdę tutaj niefajnie potraktowali opcję hetero. Zauważyłem, że oczywiście sporo osób lubi Cassidy, ale też sporo osób lubi Steph, więc, że tak powiem, nie ma to dla mnie jakiegokolwiek znaczenia, że tam ludzie lubią Cassidy. Dla mnie ta postać jest zjebana. Chciała być tak jak Chloe, ale to się jej nie wyszło. Zresztą też chciała być jak Chloe i też nie wyszło, więc to mnie tam akurat, no. Najwyraźniej w każdym Life is Strange musi być taka nieudana kopia Chloe. Wyszła im Chloe, ale kopie Chloe nie wychodzą w ogóle. Może, ja wiem dlaczego te kopie Chloe nie wychodzą. Bo kopie Chloe są krizowate i w dodatku nie mają jakiejkolwiek historii. No właśnie, Cassidy nie ma jakiejkolwiek historii. Praktycznie nic o niej nie wiemy. A też można by powiedzieć, że jest trochę arogancka. Chloe co prawda też bywa arogancka, no ale Chloe przynajmniej ma jakieś powody, żeby się tak zachowywać. Z kolei Cassidy jest kurwa kryzowata, jak już się mówiłem. Kryzowata jak Aurora z Roro, kryzowata jak Pikki Pie z Maltepony, tylko... Tylko one się przynajmniej wyróżniały spośród swojej grupy, jeśli ma być seruś, nawet one są lepsze, bo przynajmniej są tak obleśne z wygląda jak one, właśnie ona też jest kurwa obleśna. Już coś mówiłem, właśnie takie połączenie pankowi i chłopcycy. No sami widzicie, jak ona wygląda, no ktoś widząc o pierwszy raz mógłby pomyśleć, że to jest jakiś facet w sumie. Więc generalnie słabo. Słabo, naprawdę. Nie lubię Cassidy. Kiedyś nawet myślałem, że spoko, gdy pierwszy raz widziałem Life is Strange 2, ale teraz, zapoznając się bardziej z postacią, to nie, kurwa, po prostu kurwa nie. Jest zjebana i koniec. I zanim ktoś spyta, tak, bez dyskusji Nuke są lepsze. Bez dyskusji nie Lorok są lepsze, bez dyskusji nie Mezos są lepsze. Czyli dopłatacie z bajek typu Maltepony, tak, one są lepsze. Zawet Rarity, mimo tego, że mnie wkurwia straci, to jest lepsza, bo przynajmniej się spośród swojej grupy wyróżnia. A Cassidy to, jak wcześniej mówiłem, to jest nieudana kopia Chloe. Taka totalnie zjebana, podobnie jak Steph zresztą. I zanim tutaj znawcy Maltepony, Loyrok i Wings mi powiedzą, że Stella, Lina i Rarity są bardzo podobne do ciebie, to ja z kolei stwierdzę, że jedyne co łączy Stellę, Rarity oraz Linę, to podobne zainteresowania. I również to są dziewczęce. Ale tak poza tym, to jednak one się trochę wyróżniają. No choćby sam fakt, że Linę lubię na przykład, a Rarity mnie wkurwia, to wiele akurat mówi o tych postaciach, że jednak one się faktycznie różnią. I Stella też się wyróżnia. Jest bardziej, stwierdziłbym, zadziorna od Rarity. I mimo wszystko bardziej do lubienia, mimo tego, że Stella też bywa wkurzająca i to strasznie, ale już bardziej lubię Stella niż Rarity. Gdybym miał serio się zdecydować, która lepsza, no to Stella zdecydowanie lepsza. Cassidy z kolei jest totalnie zjebana. Więc kolejna porażka, jeśli chodzi o Life is Strange, naprawdę. Zalicza się do tych postaci zjebanych. A jeszcze jakby ktoś mnie pytał, to ja ogólnie mam stery, można by zdać za takie wariacie? Nie no, źle powiedziane. Stery takie
Raki gizeckich postaci. Postacie totalnie zjebane. Takie jak na przykład Kasili. Postacie jezdeńskie, które są ok. To znaczy, że no nie są jakoś bardzo zajebiste, ale są nawet ok. I myślę, że jeszcze z Life Stress do takich ok postaci mogę ewentualnie zaliczyć Karen i Lyle, bo one jako tako jest, powiedzmy, dają radę, ale w dalszym ciągu są lepsze od nich. Lyle to jest oczywiście ta opcja Jokasona, Karen to jest z kolei jego matka. Są postaci spoko. I nawet kuźwa Wings bym mimo wszystko zaliczył do tych spoko postaci, bo mimo tego, co faktycznie mówiłem już, zdobywałem w kurwiące, no to tak właśnie mówiłem, sami one się wyrażają, sami mają jakąś historię. Tak samo Crystal Winter zaliczyłby do tych spoko postaci. No i z kolei są jeszcze postacie wykurwiste, takie, które faktycznie bardzo lubię. I do tych postaci m.in. zalita się Lina na pewno, Zorok, zalita się Panam, Cyberpunka, North, z Dieter Byko Human, Ciri z Wiedźmina. Ale Kasiri zdecydowanie zalita się do tych postaci totalnie wkurwiających, zjebanych, nie lubię jej. Też grając z Life is Strange 2, odnieść takie wrażenie, że Finn jest również bardziej interesujący od Kasiri. Zdecydowanie jest bardziej do lubienia, przynajmniej jak na mój gust. Kasiri z kolei jest to, co mnie w niej wkurwiało, to choćby to, że ona tak próbowała, kurde, tak stutnie flirtować z tym, co ona mi jeszcze się tak do niego przystawiała i to też mnie strasznie wkurzało. Jeszcze jest brzydka w chuj. Więc... Nie. Nie lubię ciebie. Przechodzimy do kolejnej postaci. Myślę, że po raz kolejny zgonuję tym razem Life Stress 2, no bo niestety Life Stress 2 również ma zjebane postacie zdańskie. Bo tam jedynie... Powiedzmy, że troszeczkę dają radę Lyle'a i Karen, ale nie aż tak dają radę, żebym stwierdził, że są lepsze od Wings. Teraz z kolei przyjaciółecka, no może nie koniecznie przyjaciółecka, bo one tak w sumie tam jadą po sobie. Nie są zbyt do siebie dobrze nastawione. Hanna, też postać, która pojawiła się w tej epizodzie. I to jest postać, której nie lubię. Nie lubię jej dlatego, bo właściwie to po co ona istnieje w tej grze? Mogłoby jej równie dobrze nie być. Już Cassidy bardziej mogę zrozumieć, co ona istnieje, ale Hanna? Bo chuj. Jaki jest w ogóle cel tego zebranego istnienia? Jest w dodatku, jest to kolejna głupia chłopcyca. Jak zwykle, w Life teraz muszą być wszędzie chłopcyce, no bo po co jakieś dziewczyny, które są bardziej takie, no, bardziej kobiece, po co to? Kurwa, po co? Po co? Po co, kurwa? Jak chłopcy są najlepsze, nie? No, nie wydaje mi się, kurziwa. Chłopcyce są totalnie złe, nie lubię chłopcyc w grach, są totalnie zjebane chłopcyce w grach. Prywatnie też nie spotkałem jakiekolwiek spoko chłopcyce i jedyne chłopcyce, które mogę stwierdzić, że są naprawdę spoko nawet, to są Carissa z Lorok i Rebeda z Malitepone. Czyli dwie postacie z bajek, więc... No, dość słabo. Naprawdę. Skyrenis, naprawdę. Wy nie macie ręki do zęskich postaci ogólnie, jeśli chodzi o Life Strange. No to, o to wiecie, jakie dziewczynki robiły cosplaye, Hany, no ale dlaczego mnie to nie dziwi. Przecież kurde, zęski fanbase Life Strange tak lubi te chłopcyce. Masakra jakaś. Kurwa, muszę wstawić plus 18. W tym momencie, na tak plus 18, bo proszę bardzo, jakieś tutaj zdjęcie pokazało. I tak, i pokazali kurde Hanę nagą, nie? I myśleli, że nie wiem, że nas to uwielce pociągnie. No sorry, ale nie ciągnie do chłopcy, więc coś, Square Enix nie podziałało. Was ogólnie Life Strange 2 też, żebym ja polubił chłopcyce takie jak Hanna, więc gra zajebista ogólnie, ale Hanna jest kolejną głupią postacią, która równie dobrze nie powinna istnieć. Tak samo jak ta kurwa nie powinna istnieć! Pfu na max! Też się nienawidzę. Life Strange, naprawdę. Life Strange jak ogólnie, nie licząc Life Strange, tylko raz naprawdę słynęło z dobrej fabuły, z dobrej historii. Tak postacie... Większość postaci w Life Strange jest spierdolona, ale zwłaszcza te postacie zeńskie są totalnie zjebane. Dobra. Lecimy dalej. Tym razem w Sukadzie podam wam postacie z GTA 5, kurwa. Bo GTA 5 też ma spierdolone postacie zeńskie. Na przykład Zona, Michaela, Amanda, której tak kurwa nienawidzę, to jest po prostu... ale przynajmniej w tej kwestii mogę się zgodzić z fanbase'em. Nie ta pieniądze. Ta postać jest zjebana, bo ta postać jest zjebana. Kurwa, nienawidzę Amandy.
To po pierwsze, zdradza swojego męża. A potem ma wielkie pretensje. Oto za małego się wkurwił. Bo mama tego zdradza. Rozumiecie? Ona by to by chciała być bezkarna, nie? Chciałaby sobie tak bezkarnie zdradzać Michaela. Ale to widzicie, Michael nie ma prawa się wkurzyć z tego powodu. Ja pierdolę, to po pierwsze. Po drugie, obwinia Michaela o wszystko. Obwinia go o to. W jakiejś sytuacji się znaleźli. Obwinia go o to, za małym problemy. A ja się pytam, kurwa, kto im w ogóle zapewnił jakiekolwiek życie na poziomie, jak nie Michael właśnie? Ale się to sobie ratuje, gdy Amanda razem ze swoimi dziećmi zostawiła Michaela, to oni mieszkali w jakimś hotelu. To nie są zbyt dobre warunki jak na miejsce dla takich osób, więc, że tak powiem, Amanda bez Michaela to jesteś nikim. I naprawdę ona jest skurwiająca i teraz gra w ogóle nie w GTA 5, obecnie jestem Trevorem, ale jak tam kurde wrócę do Michaela, to chyba serio, jak zdobędę pieniądze, tak? To z tego właśnie napadu na ten jubiler od Lestera. No serio, pierwsze co zrobię, to pójdę do klubu ze striptizami i będę zwracał Amandę z jakąś tam Niki, kurde, albo z jakąś Safirę jest, albo z Inferno, muszę ją zdradzę, z którąkolwiek, bo naprawdę Amanda to jest taka zmija, no co, jak ona sobie może tak bezkarnie zdradzać Michaela, to dlaczego Michael nie może sobie bezkarnie jej zdradzać z kolei? Skoro to jest kurwa, po prostu wkurwiałem to jest strasznie. I to jest ciekawostka. Oczywiście, gdy Amanda tam zadzwoniła do Michaela i tam tylko nagle zaczęła błagać o to, żeby tam Michael jej pomógł, to ja oczywiście to zrobiłem, oczywiście sobie odmówiłem i nie pomogłem. I co się stało? To się stało, że byłem ogólnie na kryzysie, jeśli chodzi o hajs u Michaela, no bo idiota tak Enza postanowił, że kupi kastet, bardzo drogi kastet, który kosztował tam no prawie cały majątek, który miał Michael obecnie. I tak składa, że ja jako Michael miałem, kurde, wybrać sobie $12. Tak, dokładnie tak. Tyle miałem pieniędzy jako Michael. I biorę co postanowiłem zrobić, to postanowiłem celu ukraść taksówkę i postanowiłem rozwodzić ludzi, jako taksówka właśnie, jako Michael. I to zrobiła Amanda do mnie wysłała SMS-a, że tam Michael pokryje koszty prawnika i gdy już miałem $900, to ona mi te $900 zezarła, tak? Zabrała mi $800 i miałem znowu $100. Jest naprawdę, Amanda to jest kurwa jedna wielka. Nie dość, że jest zmią, to jeszcze mi zabiera pieniądze. Gdy gra Michaelem, więc ogólnie, tak powiem, Amanda jest zjebana i naprawdę wielka szkoda, że nie ma takiego zakończenia, gdzie Michael ją zabija. No ja rozumiem, że to jest żona, ale jak jeszcze mogę zrozumieć to, że jeśli nie zabije, tak przynajmniej Amandę mógłby Michael zabić i byłby spokój. Tak, prawdziwa jego rodzina to jest Franklin i Trevor, bo oni jako jedyni jako tak oszanują, a z kolei Amanda to jest jedna wielka zmija, która nie ma żadnego stosunku do Michaela. Więc generalnie nie lubimy Amandy, Amanda to jest kurwa, zdradzająca Michaela, z kim popadnie, generalnie jebać ją. A teraz kolejna przedstawicielka rodziny Michaela, tym razem córka, z kolei Tracy. Tracy jest tak też zjebana, też kurwa Tracy nie lubię. Ale powiem tak szczerze, że mimo wszystko z dwojga tego już woli Tracy bardziej od Amandy, wtedy też do Tracy nie jest aż tak zła jak Amanda. Bo przynajmniej gdy tam się już zgodzą Tracy z Michaelem, ogólnie gdy tam już Michael przywraca swoją rodzinę jakby do pionu, tak? Ta rodzina znowu z nim mieszka, to przynajmniej Tracy staje się taka bardziej, twierdziłbym, zaznośna, taka bardziej lepsza się staje, ale przez tą grę była tak wkurwiająca, to i tak tutaj zaliczę ją do rankingu najgorszych postaci z gier, bo naprawdę, Rockstar się, jeśli chodzi o zaliczkę postaci, to tam jedynie nie dorzuca Sadie i ewentualnie mógłbym stwierdzić z Katalina, bo faktycznie to jest taka postać, która wzbudza nienawiść, a właśnie taki był jej cel, gdyby ona wzbudzała nienawiść. Ale naprawdę jakbym... Znaczy, chciałbym być na antagonistkę w GTA, a Katalina w sumie jest antagonistką faktycznie, ale to jest jedyna antagonistka, ja bym chciał kurde antagonistkę, która nie jest feministką, to jest przykazi, w GTA właśnie. Szkoda, że najpierw była Katalina zła, a później tylko i wyłącznie faceci byli zli w kolejnych częściach GTA od Rockstara. No ale w każdym razie. Ja rozumiem oczywiście. Jest tam... Tracy ma te swoje, kurde, odchyły zachowania, jak to u każdego dziecka bywa. Ale ona jest tak, kurwa, wkurwiająca, że ja pierdolę. I to, że ona tam chce dać jakąś gwiazdą porno, to w sumie już jebać to nie chce, bo będzie tą gwiazdą porno, bo sobie to jest jej życie. Ona ma prawo ze swoim działem robić to, co jej się ze mnie podoba. Ale sam fakt, że była ona osiągnąć to swoje marzenie, zadawała się z dealerami narkotyków, bo powiem tak szczerze, gdybym był Michaelem, to jestem zniósł to, że moja córka tam chce dać gwiazdę porno, bo sobie to jest jej decyzja, jej wybór, a ta Tracy jest pełnoletnia, więc ma prawo być kim chce.
I gdyby się jeszcze zadawała tylko i wyłącznie z tymi ludźmi od porno i tym, to jeszcze jako tako, no, przykułbym na to oko, ale sam fakt, że ona się zadawała jeszcze z dealerami narkotykowymi, no to już jest naprawdę przegięcie. I... no mogę zrozumieć, że Michael Adams się wkurwił. Ja teraz bym się wkurwił, gdyby... no... moja córka, gdybym ją jeszcze miał. Na szczęście nie planuję mieć córki ani syna. To nie jest rzeczy dla mnie. Ja nie zamierzam skończyć jak Michael, to jest tutaj Michael dał bardzo ważną radę dla Franklina, czyli lekcja numer jeden, nigdy nie mieć dzieci, zapamiętać sobie słowa Michaela, bo mogą właśnie naprawdę bardzo przydać. W każdym razie, no, treść jest skurwiająca, nie tak jak Amanda, ale jest skurwiająca i generalnie nie lubię jej. Co prawda trochę się później ogarnia na końcu gry, ale dalej w ciągu jest ona skurwiająca ogólnie i... no nagła jej taka mini przemiana, później na koniec się przejdzie tak łatwo. I stwierdzam, że jej ogólnie nie lubię. Okej. Okay. To przechodzimy dalej, jeśli chodzi o zjebane zeski postacie z GTA 5. Tak, jest GTA 5 teraz. Naraz sobie kuźwa... pojadę po GTA 5 za to, jak ta gra również ma spierdolone postacie zeskie. Okej, okay, mamy zonę teraz tego, Martina Madrazy. Dlaczego uważam, że ona jest zajmowana postacią? Ponieważ to jest kolejna postać w cyklu. Ja jestem taka biedna, ja jestem ofiarą, ja jestem taka biedna, bo nade mną się mam znęcą. Psychicznie. Wkurwia mnie to. Mało wam takich wodków, Rockstar? W GTA 4 już zrobiliście Michaela Faustina, który zna coś na swoją zoną. To co w GTA 5 też musieliście tutaj z Martina zrobić takiego wielkiego zwrola, znaczy na swoją zoną znańca. A wiecie co ja wam powiem? Ja lubię Martina. Wiecie dlaczego lubię Martina? Bo Martin z nami był na tyle honorowym gościem z faktem. Trochę tam postraszał Michaela, ale pozwoli faktycznie Michaelowi naprawić swój błąd i nie nasyłał swoich ludzi w trakcie, gdy tam Michael zdobywał pieniądze na tą chatę, którą tam Michael miał spłacić ogólnie. Martin, ja w trakcie gry uznawałem za w miarę jako tego honorowego gościa, który no, noza ci w plecy nie wbije, nie zdradziłby ciebie raczej. I co, niby mam coś nienawidzę do Martina, bo on się na swoją żoną zleca jakoś. Jak prawda jest taka, że jedyne co on tam robił, to krzytał na nią tylko i wyłącznie. Mikael z nami, ten Bałti was jest GTA 4. On z nami się faktycznie na swoją żoną zlecał, a Martin? Co on na takiego dużego robi? No, pokrzytał sobie na Patrycie, wielkie mi zacy kurwa, wielki niezły gangster. Dajcie spokój, naprawdę ludzie. Rockstar. To było bardzo złe, co wy tutaj zrobiliście, że zrobiliście z Patrycie taką kuźwa kolejną inę Faustin, że ona nam jest wielce biedna. Zaczekaj pytać z GTA, to jest kurwa jebana kopia, no ja pierdolę Patrycia, to jest kopia tej iny właśnie, Faustin z GTA 4, tyle że meksykańska kopia. Więc... naprawdę. Zaczekaj pytać z GTA są zjebane i tutaj proszę bardzo mamy kolejny dowód na to. A ten wątek pseudo miłosny Trevora z Patrycią to mam generalnie w dupie. Wings Club ma lepsze wątki miłosne niż to gówno. Tutaj z Trevorem i Patrycią. Więc, że tak powiem... generalnie mam w dupie Patrycię, nie zależy mi na niej. Nie jest mi jej w ogóle szkoda. A Martina tam nawet lubię, spoko postać nawet z tego Martina, mimo wszystko. Trevor sam jest sobie winny, że tam kurde porwał tą żonę tego Martina i potem Martin na niego polował. Ja mu się wcale nie dziwię. Temu Martinowi, że się wkurwił, no też bym się wkurwił na jego miejscu, nie? I co właściwie ja mogę o nim powiedzieć? No biedna dziewczynka, kurde, mam się nad nią znająca wielkimi zacy, kurwa. Skąd się wersja, naprawdę? Skąd ci przedstawiać kobiety jako ofiary przemocy domowej? Zrobili to samo z Louise, kurwa, z GTA Vice City Stories. Mało wam, kurwa, była Louise, była inna, a teraz kurwa Patrycia? Mało wam, kurwa, przedstawianie kobiet jako wielkie ofiary? Co, i mamy im smudzić? Czekajcie, Rockstar. Co za dużo, to niezdrowo, gdy wy za długo ciągniecie jeden temat, później jest tak, że ja mam wyjebane kurwa na te postacie, że one niby cierpią, mam to w dupie generalnie. Patrycia jest grubą postacią, jest zjebana i tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Dobra, jedziemy dalej. Kuźwa, co to jest tutaj, kurwa model Amanda został zastąpiony Patrycią, ja pieprzę. No, Redam się odwołał również się może pochwalić zjebanymi bataciami zęskimi, jak na przykład Molly.
Co, Mali to jest rozumiem kolejna postać, wobec której mam tu wielkie współczucie, dlatego, bo tam Dash ją niby źle traktował, krzyczał na nią, nie zwracał na nią uwagi. Mali to jest głupia tępa pizda, która, że tak powiem, szuka atencji i gdy ten atencji nie dostaje, to strzela focha, jest zwana Dacha. Kurwa, ja pierdolę. Mimo tego, że Dachowi odjebało, to mi było kurwa skoda, go zawsze tam szukałem, jak on się kłócił z Mali, no ja pierdolę. Kurwa, skoda tego Dacha akurat w tej kwestii przynajmniej. I co? Nie jest mi w ogóle skoda. Nie okazała się zdrajcynią, ale była na tyle głupia, że po pijaku wykrzycała Dachowi coś, czego nie zrobiła. Mali to jest tępa głupia dziewczyka, która tylko i wyłącznie sprawiała problemy. I co, i ludzie tak nienawidzą Majka, bo niby przez niego zginęła Molly. Molly zginęła tylko i wyłącznie sama z własnej winy. To jest tylko i wyłącznie jej wina, że tam, Grusał. Nie, to nie było Grusał, to była Grisał. No, Grisał ją zaceliła. To jest tylko i wyłącznie jej wina. Więc nie lubię jej, jest wkurwiająca. Jest to kolejna bezuzdecna, zęska postać, która ma tylko i wyłącznie jeden cel, wkurwiać się! Rockstar, dlaczego wy to robicie? Daliście jedynie Sadie, która do tego jest okej, ale reszta postaci z tego waszego, z tych waszych gier to jest po prostu jedna wielka masakra. Oczywiście postaci zęskich, bo akurat te męskie postaci to dobrze wychodzą, ale postaci zęskie to jest kurwa jeden wielki dramat. No poza tą Sadie, może jest to poza Kataliną, która faktycznie spełnia swoją rolę. Jest taką postacią, wobec której mamy coś nienawidzić i faktycznie czujemy nienawiść do tej postaci. Ale jest to tak kurwa zjebana postać, ta Molly, a z kolei, że naprawdę. Nic tylko ją zabić. Psy pierwszej i nadarzającej się okazji. I wiecie, co sobie jeszcze uświadomiłem? Tak dzisiaj, gdy sobie byłem w pracy, że większość faktycznie dobrych postaci zęskich z gier to są właśnie antagonistki. Bo na przykład Yuma jest fajną postacią, jest to dobra postać zęska z Far Cry 4. Fatey to jest również zajebista postać zęska. Mimo tego, że na pójdzie zrobili z niej ofiarę. Miranda z Resident Evil 8 jest fala Lady Dimitrescu, jej córki. Chitra z Far Cry 3 jest skurwiająca, ale na końcu okazała się zła, więc tutaj nie wystąpi w łamie Rakigu. Bo ona to nie zasługuje. Jest to nawet okej postać. Naprawdę. Zadań z tego antagonistek, co prawda, nie jest aż tak dobra, jak Adagio z Secret Garris albo Icy z Klubu Wings, ale są to jednak dobre postacie. Zęskie. Te antagonistki właśnie pokroju Fate, pokroju Yumy, pokroju Chitry nawet. Naprawdę. I jedyny problem tych postaci to jest właściwie to, że na końcu robi się z nich później takie ofiary, że one niby nie są do końca złe. Najlepiej w dalszym ciągu to są jednak antagonistki. Jednak one przynajmniej się jako taką wyróżniają spośród siebie. I to jest kurwa przykre, że w sumie jedyne takie postaci zęskie ogólnie, które naprawdę są dobre, to są właśnie antagonistki. A te kurwa główne bohaterki pokroju Max, Zodi, to są tak kurwa zjebane, tak nie do lubienia są, przynajmniej jak dla mnie. Jedyne co robią, to co wkurwiające. Tylko i właśnie wkurwiać mnie potrafię te postacie. Pokroju Zodi, pokroju Max, pokroju Alex. A te koniecki, mimo tego, że robi się z nich później ofiary na koniec, to przynajmniej one się wyróżniają. Faktycznie. Fate się różni od Yumy. Yuma się różni od tej matki Mirandy z ósemki Residenta. Też Miranda jest inna od tej Lady Dimitrescu, mimo tego, że pochodzą z tej samej gry. To jest Ada Wong, to jest jedna ogólnie z lepszych płytaci zańskich z tego Residenta. Ada Wong to można by właściwie powiedzieć, że to jest taka kurde residentowa wersja tej Saliny z Batmana. I to jest naprawdę spoko postać. To jest to, co jeszcze lubię zarówno w Adzie, jak i w Salinie. Obydwie są silne, ale również kobieca i to jest tak zajebiste. Proszę bardzo, jak dacie stworzyć postać, która jest zarówno kobieca, jak i silna. I Salina, Kyle i Ada Wong są tego idealnym składem. No ale co, Skarnik, nie chcę wam się kurwa stworzyć takie zęskie postaci, nie? Która jest kobieta silna? Bo po co, nie? Lepiej tworzyć kurwa zjebane chłopcyce. Jak Cassidy, jak Steph, jak Alex. Co nie? Skarnik? Lepiej tworzyć kurwa chłopcyce zjebane, tak?
w tych swoich grach, w tych swoich grach i stres. Ale dobra, lecimy dalej. Może i ona nie jest jakoś bardzo wkurwiająca, ale jest bezużyteczna. Bo chuj ona w ogóle w tej grze istnieje. Pytam się, bo chuj, kurwa. Bo chuj ona jest w tej grze. Może mi ktoś to wytłumaczyć? No dla mnie to ona jest w tej grze chyba tylko po to, żeby gadać, kurwa. I żeby moralizować Artura. To chyba tylko i właśnie po to ona jest w tej grze. Ale takich podaci bardzo nie lubię, no to co mamy zgnoić, bo wkurwia mnie ona. Znaczy wkurwia, no może... Wkurwia mnie właściwie to w niej, że ona jest bezużyteczna i właściwie ona... W ogóle mogłaby w tej grze nie istnieć. I to mnie w niej wkurwia, bo... Sama nie jest jakoś bardzo wkurwiająca, ale wkurwiająca jest to, że... Oni ją tutaj wlepili właściwie tylko po to, żeby ona była tłem tutaj, kurde, w tej grze. Żeby ona była obrazem. Bo prawda jest taka, że ona nic nie robi dla obozu. Nie jest w ogóle użyteczna. A jak już się z czegoś dowiaduje, to ktoś inny tak naprawdę mógłby się za nią tego dowiadywać. Jedna postać, która równie dobrze mogłaby tak za nie istnieć i nikt nie miałby z tym problemu. Taka jest prawda. No tak, no dzisiaj akurat jest dzień krojenia Rockstara za spierdolone postacie zańskie. Lecimy dalej. Jakoś o krojeniu Rockstara mowa. Kolejna zjebana postać. Może być tak, że już o niej coś wspominałem, a jeśli nie, no to wspomnę o niej teraz. Tak czy siak. Abigail. O kurwa, Abigail to jest po prostu królowa. To jest królowa najgorszych zjebanych postaci tej gry Red Dead Redemption 2. Nienawidzę jej, kurwa. Nienawidzę. Nienawidzę. Nienawidzę jej za to, jak traktuje Dona, nienawidzę jej za to, jak jest wkurwiająca, nienawidzę za to, jak jest bezużyteczna, ma celność kurwa wymagać od Dona tego, żeby robił to, i żeby pomagał, i żeby był użyteczny, a sama jest kurwa bezużyteczna i nic kurwa nie robi. Poza gadaniem bzdur, poza nadzykaniem, poza byciem kulą u nogi, ona nic nie robi. A wiecie, co mnie jeszcze bardziej wkurwiło? To jak w jedynce, gdy Zon tam zwraca do Abigail, jak się no kurwa złudza na niego z pięciami i jak go bije po mordzie. Tak co, ale w tej sytuacji on powinien jej oddać. Ja mu kurwa w dupę to, że kobieta się nie bije. Jeśli kobieta ciebie pierwsza atakuje, to ty masz prawo ją walnąć. W ten pusty łeb, żebyś ogarnęła. Pamiętajcie o tym facecie. Jeśli kobieta rzuca się na was z pięściami i bije was, to wy również macie prawo ją uderzyć. A to co inni powiedzą, to mieć to głęboko w dupie. Bo, że tak powiem, jeśli was ludzie będą gnoić za to, że uderzyliście kobietę w momencie, gdy to ona pierwsza was uderzyła, to ci ludzie są kurwa zjebani i ci ludzie, wy nie powinniście się przejmować tym, co ci ludzie o was sądzą, generalnie. To nie może być tak, że sobie, o kobieta bije sobie faceta jak chce, a facet już z kolei nie może uderzyć kobiety, bo to jest wielce złe. Jest tak, Abigail ogólnie jest skrywająca. Rozumiem to, że ona jest seksy, no bo jakby nie patrzeć, jest to jednak postać, która odgrywa jakąś rolę, ale jest ona tak wkurwiająca, że zasługuje na to, żeby być w tym rankingu, bo to jest po prostu jedna z tych postaci, którą ja mam ochotę zabić. Naprawdę. Jest wiele postaci seksyjskich, które ja po prostu mam ochotę zabić. I Abigail się do tych postaci zalicza. Tak samo nie, mam ochotę zabić Max, zabić Trance, mam ochotę ją zabić. Wielka szkoda, że nie ma takiej opcji. Mam ochotę zabić Steph. Mam ochotę zabić również... To ma Abigail jest taki rynek, tylko jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi ten piękny zaszczyt zagrania w The Quarry, to Abigail, ona ginie jako pierwsza, naprawdę. Uśmierć Abigail w pierwszej kolejności, jeśli kiedykolwiek będę miał właśnie dostęp do tej gry. Jeśli kiedykolwiek zabędę PS4. A nawet to kusiewę nagram, gwarantuję wam to, że jeśli mi się uda kiedyś tam zdobyć PS4, jeśli mi się uda zdobyć te wszystkie gry po kraju Until Dawna, to ja te gry dla was nagram, jeśli teraz będę miał możliwość, jeśli w ogóle ogarnę nagrywanie na PS4, to nagram dla was to Until Dawn, wtedy query dla was nagram i naprawdę, macie moje słowo, że w Until Dawn uśmiercę wam Emily i uśmiercę wam ją miejsce w najbardziej brutalny możliwy sposób, a jeśli chodzi o Abigail, no to z nią zrobię to co? Z nią zrobię to samo, również ją uśmiercę w pierwszej kolejności, a później zabiję Emmę z kolei, bo Emma to z mnie kurwia.
Kuźwa, wszystkich zabije, tylko uratuje Ryana, Laurę i Maxa. Ryan ma sensie takie, że musi żyć po to, żeby Laura przeżyła, bo gdyby Laura mogła przeżyć bez ciebie, no to ciebie również bym uśmiercił, a tak no to przeżyję za moich zajść, kiedykolwiek będę grał w The Quarry. Laura to jest jedyna zajebista postać zańska z The Quarry ogólnie. Kendry, co prawda, jest trochę użyteczna, nie zaprzeczam, ale jest to postać tak kuźwa. Stwierdziłbym, że taka kurwa. Nie ma za bardzo osobowości ta Caitlyn. Nie pojawi się raczej w tym rankingu najgorszych postaci, bo nie jest ona tak zła, żeby tu wylądować, ale. Nie lubię jej. Ale okej, my z kolei wracamy do gnojenia Rockstara. Za zjebane postacie. Nie dość, że trzeba ją ratować w jednej misji, to jeszcze jakby tego wszystkiego pomało, ona również jest nieużyteczna. Jest jak skończyła, zaszła w ciążę i wysłała do jakiegoś lekarza. Wow, kurwa, kłania się GTA, tacy, kłania się, ta, no, Red Dead Redemption'owa Tanisa z GTA 5. Brawo. Jest raczej krwiąca, jak dla mnie przynajmniej, jest bezużyteczna w ogóle, teraz mogłaby w sumie nie istnieć. Co prawda ona ma jakiś wątek, ale prawda jest taka, że tego wątku mogłoby równie dobrze tak za nie być. Więc jest kuzająca, to na pewno. To jest dosyć wrażenie, że ona się, czasami, nie, czasami dosyć wrażenie, że ona ciebie uważała za taką wielce kuźwa silną babę, a tak naprawdę nie jest ona silna, jest ona głupia i tyle w temacie. No co kuźwa, dlaczego te wszystkie kobiety w tym Red Dead 2 muszą być takie brzydkie? No poza Celi, to jest Celi jako taka jest okej, okay, ale ta reszta kobiet, ona jest tak kurwa brzydka, one są tak brzydkie, to jest tak po prostu jakaś masakra. Dlaczego kobiety są brzydkie w grach? A tak, bo feministki kurwa by miały problem z tym, gdyby kobiety były zbyt ładne w grach. O ja jebie. Ale to, dobra, to są wyjątki, no pana w sumie jest ładna, North jest ładna. Wiadomo. Ale większość kobiet w grach jest po prostu bzydka. Dobra, to tym razem pokonuję sobie z kolei Naughty Dog za najbardziej zjebaną postać zeńską zaraz po Ellie. I po Dinie, i po Ellie. Proszę bardzo. No po prostu ten ranking nie mógłby być rankingiem najgorszych dziewczyn w grach, gdybym o niej nic nie wspomniał. Nadine. Zjebana, spierdolona, głupia, kurwa Nadine. Sztuczna jest w dodatku. Wiecie dlaczego sztuczna? Bo tak jest kurwa silna, że jest w stanie bez problemu jako tako radzić sobie z dwoma facetami, którzy z nią walczą. I to jest po prostu dla mnie jedna wielka komedia. Zwłaszcza jest na to, że Nathan oraz Sam są silniejsi od niej, a mimo to ona nie ma problemu z tym, żeby im skopać tyłek. I śmieszy mnie kurwa to, że Uncharted niby chodzi za taką realistyczną grę, bo wiadomo, tutaj nie ma jakichkolwiek czarodziejek, albo też czarownic, albo syreny, wiadomo, tutaj są zwykli tylko i mocni ludzie, ale na dzień kuźwa się chyba do zwykłego człowieka nie zalicza, skoro jest zwykłą kobietą niby, a jest w stanie skopać z tyłek dwóm mężczyznom naraz. No litości kurwa ludzie, to jest dramat po prostu. Naprawdę wkurwia mnie to, jak Naughty Dog na siłę, kurwa, skąd próbuje zrobić takie wielce silne. Już to było widoce w Uncharted 4, a w Last of Us 2 tylko i wyłącznie... To jest co bardziej spierdolili. To kwestia tych pseudosilnych kobiet. To ja ci z kolei, wiesz co, nad nim powiem? Powiem ci, że bardziej dla mnie wiarygodna jest siła Winx, Loyrog, Mensage. No po raz kolejny muszę wspomnieć o tych postaciach. Że ich siła jest dla mnie bardziej wiarygodna. Bo przynajmniej one żyją w świecie, który jest przepełniony magią i to ma sens, dlaczego one mogą być silne. Ale ty? Żyjąca w świecie ludzkim? Bez jakiejkolwiek magii, bez
jakichkolwiek tam carów, etc., etc. I ty nie będziesz tak silna? Nie wiem za to, za cholerę. Nie ma takiej opcji, żeby ludzka kobieta była w stanie być tak silna jak Nadine. Nie ma takiej opcji. Więc Naughty Dog sobie tutaj leci z nami w, niego, w niedzego chuje. Prawda jest taka, zrobię dobrze, mogliście zrobić z Nadine czarodziejkę. Bo jeżeli będzie czarodziejką, miałoby większy sens, niż to, co jako, niż to, co ona jako ludzka kobieta jest w stanie od tak skopać tyłek dwóm mężczyznom. To jest naprawdę, miałoby to większy sens, gdyby ona była czarodziejką. Ale to jest osobie jest, Nadine uważa się za taką silną kobietę. Taka jest silna, nie? Taka jest silna, że potrafi skopać tyłek dwóm mężczyznom. Ale już z kolei Nadine nie jest, nie jesteś aż tak silna, żeby spróbować skopać tyłek Nathanowi, mając na sobie obcasy. Więc, no. Ja takie silne nie odgrywaj. Uigrza się nieco od ciebie. Ja tak wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że teraz porównałem kolorowe czarodziejki do kobiety z wielce realistycznej gry, ale jak to się wam mówiłem, jej siła jest totalnie nierealistyczna i ja wam mówię, że gdyby ona była czarodziejką, to jej siła miałaby więcej sensu niż oryginalnie. W tej grze, bo nie ma takiej opcji, żeby ludzka kobieta mogła skopać tyle, gdyby ona była. To, że czarodziejka byłaby w stanie to zrobić, to uwierzę. To jestem w stanie uwierzyć, bo no czarodziejki wiadomo, to są kreatury fantazy i z nimi można różne tam rzeczy pokombinować. I te czarodziejki na pewno, no, oryginalnie są fizycznie silniejsze od wszystkich kobiet. Ale, no właśnie, Nadine nie jest czarodziejką, tylko jest zwykłą kobietą. I to jest po prostu totalny bezsens, że ona jest w stanie skopać tyłek dwóm mężczyznom za jednym razem, będąc zwykłą kobietą. Kurwa, to jest taka zaćka wersja Deathstroke'a, tyle jest totalnie zjebana. I to jest to, co jeszcze mnie wkurwia w Nadine. To choćby to, że ona niby uchodzi za antagonistkę, a później i tak ona zostawia tego Rafe'a, zostawia Nathana i później jest ta Chloe, tak, druga typiar Chloe, współpracuje właśnie z Nadine. Nadine się w ogóle nie da zabić i to też mnie wkurwia strasznie. Wkurwia mnie to, że nie da się jej zabić. Powinna być taka opcja, żeby ją zabić, no ale nie ma takiej opcji, żeby ją zabić, bo po co kurwa. Nadine jest zbyt fajna, żeby ją zabić, tak? Tak, Naughty Dog? Tak, kurwa? Naughty Dog? Nadine jest zbyt fajna? Żeby umrzeć? Masakra po prostu jakaś. Jak to się mówiłem, gdyby ona była czarodziejką, to jej siła byłaby bardziej sensowna niż to, co Naughty Dog zrobił. Naprawdę. Jak się naprawdę Naughty Dog chcecie trzymać realizmu, to nie róbcie z kobiet na siłę tych silnych. Wielce, bo to nie jest śmieszne, to jest zaosne. Naprawdę. Dla mnie więcej sensu miałoby to, gdyby Nadine była czarodziejką, miała skrzydła jak te Wings i wtedy jej siła miałaby sens. Jak dla mnie. Tak wiem, ktoś mi może udać za jakiegoś papaprańca, albo jest dzieciaka, skoro tak twierdzę, ale naprawdę, mówię wam, to miałoby więcej sensu, bo wtedy przynajmniej można by to było wszystko tłumaczyć w ten sposób, że okej, ona jest czarodziejką, czarodziejki są silniejsze od ludzkich kobiet, no to mogę faktycznie by mieć taką siłę, żeby faktycznie skopać tego Nathana i sama za jednym razem. Ale nie kurwa w scenariuszu, gdzie ona jest zwykłą kobietą. I zanim mi ktoś powie, że ona tak jest, no, wielce tam uzdolniona, wyszkolona, w końcu ona jest komandoską, tak, najniską, to w dalszym ciągu nie ma takiej opcji, żeby zwykła ludzka kobieta była w stanie skopać tyłek dwóm mężczyznom za jednym razem. Nie ma takiej opcji. Rozumiecie, to nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że mówimy tutaj o Nathanie i samej. Gdyby tu byli jacyś słabsi mężczyźni, ale akurat Nathan i Sam są dość silni, to są silni mężczyźni i no nie ma takiej opcji, żeby Nathan była w stanie im skopać tyłek. No ale według taki dołg, no to niby by była w stanie i sobie to zrobiła w ich grze, tyle że jest to totalnie bezsensowne, nierealistyczne i głupie. Lecimy dalej z jechaniem po Naughty Dog. Teraz to was dwa. I Abby. Bo tak, to z Abby może ma trochę bardziej tam interesujące backstory niż Ellie.
ale nie zmienia to i tak faktu, że jest wkurwiająca. Choćby sam fakt, że Abby to jest znowu kolejna typiara, podobnie jak Nadine. Robimy z niej na siłę silną kobietę, która to jest w stanie tyle osób skopać, tyle osób powalić i to jest po prostu żałosne. Ja naprawdę chciałbym, żeby kobiety były silne w grach. Ale nie kurwa w scenariuszu, gdzie z tych kobiet na siłę robi się wielce silne. Kobieta powinna być silna naturalnie, a nie jest, że jest kurwa silna na siłę, bo sobie jacyś debile tak postanowili, że okej, zrobimy z niej silną kobietę, ale w ogóle totalnie tego nie przemyślimy, w ogóle sobie totalnie tego nie przemyśleli w trakcie tworzenia postaci Abby i patrzcie co oni z niej zrobili. Takiego kurwa zjebanego zęskiego Hulka z niej zrobili, to jest po prostu jedna wielka zeznia. W negatywnym tego słowa znaczeniu. Więc tak, Abby jest zjebaną postacią. Jej motywacje, które nią kierowały, żeby zabić Joela, totalnie tego nie przyjmuję, bo Abby jest na tyle zjebana, że generalnie mogłaby umrzeć i jestem się z tego prędzej cieszył. Nic bym się z tego powodu smucił. Chociaż powiem tak szczerze, jest nawet Abby jak dla mnie zlepsza od Ellie. Ellie to jest po prostu numer jeden najgorszy postaci ever. Nienawidzę Ellie, nienawidzę jej kurwa, no ale Abby również się nienawidzę. Nie jest tak zła jak Ellie, prawda, ale jest to również zjebana postać, która jest po prostu głupia. Jest głupia. Jej kurwa nie lubię. Naprawdę, Naughty Dog to już naprawdę przegięli pewne granice, jeśli chodzi o te zęskie postaci w grach. Naprawdę. Naughty Dog zawsze miał spierdolone postacie zęskie, ale to co oni zrobili w The Last of Us 2, to jest już po prostu przegięcie. I co, i kurwa Naughty Dog sobie wydali ten remake do The Last of Us 1 i jest za ten remake, oni sobie kazą płacić, kurwa, 300, tego samego to chyba kosztuje 350 zł ten remake do The Last of Us 1. To jest po prostu jedno wielko paranoia, kurwa, powtórzyła sytuacja z Rockstarem. Jak oni taką manianę odpierdolili z kolei z GTA. Z trilogii z GTA. Gdzie sobie, kurwa, zrobili remastery, które są totalnie niegrywalne i jest za te remastery, kazali sobie płacić 270 zł. Tutaj bardzo podobna sytuacja w przypadku Naughty Dog, który jest Naughty Dog, w sumie jestem, kurwa, bardziej bezczelni, bo za jedną grę, która dostała jedynie remake, który nie ma jakiegokolwiek położenia do zremakowanej wersji Mafii 1, to oni sobie kurwa dokazą płacić z tego sam aż 350 zł, więc jeszcze bardziej są bezcelni na Naughty Dog niż Rockstar. Moi gratulacje! Naughty Dog tym krokiem tylko i wyłącznie udowodnili to, że nie wiem racji co do nich w tej kwestii, że jest to po prostu spierdolona firma. Ja mówiłem, że Naughty Dog są kurwa zjebani. No i co? I okazuje się, że miałem rację. To są chciwe kurwy, które, że tak powiem, zrobią byle jakie gówno i jeszcze będą kazać ludziom za to płacić solidnie. Więc naprawdę, Naughty Dog zrobiło to się z tego rocznego niż Rockstar w zeszłym roku. I wiecie co? Mi się wydaje, że naprawdę teraz Naughty Dog wraz z Rockstarem będą bez przerwy co rok takie akcje odpierdalać, że jeden kuźwa zrobię taką akcję w tym roku. W tym roku taką akcję zrobili Naughty Dog. I ja się kurwa załodzę. Ja się kurwa załodzę, że za rok Rockstar znowu odpierdoli taką akcję, jak odpierdolił dwa lata temu. A na chwilę obecną rok temu. Co mam na myśli? Mi się naprawdę wydaje, że Rockstar wpadnie na jakże genialny pomysł, żeby wypuścić remaster do GTA 4. Za rok ten remaster do GTA 4 powstanie. I zgadnijcie, no kurwa zgadnijcie. Ten remaster będzie totalnie zbugowany. Będzie niegrywalny i jakby tego wszystkiego było mało, ten remaster będzie jedynie, tylko i wyłącznie brał pod uwagę historię Nico. Nadzonego i Luisa będą mieli twórcy totalnie wyjebane, jakby tego wszystkiego było mało. Oczywiście zostaną również wycofane wszystkie kopie oryginalnych też GTA 4 i również dodatków do GTA 4 ze sklepów. I jest jakby tego wszystkiego było mało, te chciwe chuje każą nam sobie zapłacić grube pieniądze za ten zjebany remaster. Pewnie tym razem zażądają sobie aż 370 zł. Tak mi się wydaje. A co Naughty Dog zrobi dwa lata później? No i wydaje mi się naprawdę, że The Last of Us 3 chyba dość szybko powstanie i naprawdę za dwa lata ujrzymy The Last of Us 3. I to będzie totalnie spierdolona gra. Będzie jeszcze gorsza być może nawet od The Last of Us 2. No chyba, że uśmiercą Ellie. No to wtedy no, być może. Się teraz to was uratuje, bo Ellie to jest tak zjebana postać, że naprawdę liczę na to, że ona zginie. Ja naprawdę mam nadzieję, że oni... Jak oni przynajmniej kurwa coś jednego nikt dobrego zrobią i niech oni uśmiercą Ellie, naprawdę.
Jeśli Ellie zginie, to przynajmniej znajdę jakąś pozytywną stronę, jeśli chodzi o teraz na was. Ale coś mi mówi, zaraz Ellie nie zginie. Jest jakby tego wszystkiego było mało, będziemy grać Abby i jest na końcu pewnie czekane, że Ellie i Abby zostaną przyjaciółkami. Tak mi się wydaje, że oni coś takiego odpierdolą, jeśli chodzi o teraz na was. I naprawdę, wydaje mi się serio, że teraz Naughty Dog i Rockstar co rok będą odpierdalać różne akcje i się tak będą wymieniać. Raz Naughty Dog co drugo odpierdoli, a raz Rockstar. Rockstar, a coś, nie, to się właściwie zaczęło Naughty Dog. Najpierw Naughty Dog stworzyli kurwa zjebaną grę o nazwie The Last of Us 2 i kazali sobie za to płacić grube pieniądze. Rok później Rockstar odpierdala manianę z remasterami do GTA San Andreas, Vice City i GTA C. I również im to wszystko nie wychodzi, każą sobie płacić grube pieniądze za te remastery. I teraz z kolei mamy remake do The Last of Us 1, który z tego scen, już tam ludziom się ta gra nie podoba. Więc nawet ludzie, kurwa, zdają sobie sprawę z tego, że Naughty Dog lecą sobie z nami w chuja, tak podobnie jak Rockstar. W tym roku w chuja sobie z nami polecieli Naughty Dog i założę się, kurwa, no jestem wręcz pewny, że za rok znowu Rockstar z nami poleci w chuja i tak jak mówię, oni stworzą remaster do GTA 4, który będzie totalnie niegrywalny. I tym, jak ze pięknym stwierdzeniem faktów, zakończymy ten odcinek. To będzie na tyle. Na razie.